bardzo ciężki bój. Mieliśmy z Angels o pierwsze miejsce. Udało nam się wygrać, tak jak tutaj widać na tablicy, 14-8. Uważam, że turniej bardzo fajnie zorganizowany. Mógł być tylko namiot, bo strasznie grzało, tak? Więc staliśmy w słońcu 30 stopni, ale moi zawodnicy wytrzymali. Ogólnie dobra robota, Dawid postarał się i myślę, że częściej powinien być tutaj turniej organizowany, jeżeli chodzi o niego. Nazywam się Jakub Kubacki, jestem zawodnikiem Angels Toruń. Dzisiaj miałem przyjemność grać na pięknym obiekcie, jakim jest Moto Arena. Pierwszy mecz wygraliśmy z Archers 30-0. Jest to o tyle fajna wygrana, że to były derby. Zdobyliśmy wiele punktów, defense zagrał świetne zawody. Następny mecz graliśmy finał grupy z Patriotami Poznań. Bardzo silna drużyna. Ten mecz był do wygrania moim zdaniem, ale los nam się dobrze nie sprzyjał. Sędziowie też nie pomagali, dwa touchdowny nieuznane. No i myślę, że w finale pokażemy, na co nas jeszcze stać. No wygraliśmy mecz. Walka była bardzo zacięta. Było trochę dziwnych sytuacji na boisku. Sędziowie czasami nie wiedzieli co robić. Ale ogólnie jesteśmy zadowoleni z wyniku. Walka była do samego końca i zapraszam na Golęcin, nowy stadion wybudowany w Poznaniu, Sportowy Gola i Patrioci Poznań. Graliśmy dzisiaj turniej na Moto Arenie, naprawdę mega fajny obiekt, wszystko super, murawa jest ok, naprawdę zapraszam. Oh, how do I feel about today's game? Oh man, listen, I mean it was a good tournament, it was great competition. You know, the 1 and 2 team playing 3 and 4 teams, you know, those games were expected. But, you know, the game for third place and, you know, the final game, I mean, they were bang, hit, hard, level competition. This was a very good tournament. You know, I really am not sure where to respond about, you know, the score of the game. I mean, there were some things that happened today on the field that I just was really surprised about because we had one touchdown called back and then we had another where we actually scored, but you know, the officials saw it different. They said the guy's knee was down, so you know, that's football. You know, it was 14-6 and you know, some things happened where, you know, I personally thought this game would have been, ended up around 21-20, something like that. But, you know, hey, the officials called it very closely, and that's what just happens sometimes. Oh, the fans, this was a nice turnout. You know, I mean, this is a big stadium. It seats a lot of people. But, I mean, there were times that it got really loud in here today. So, you know, I want to thank all the fans and everybody that's, you know, supported these juniors. And hopefully, you know, the way the playoffs are set up, you know, we'll qualify. You know, we're a good enough team to be in those playoffs, you know, but we just have to see how things shake out as far as qualifications, because the qualifications and rankings are not based on overall performance. The rankings are based on defensive performance only, which is about as unfair as it gets. I mean, this should be a point differential system, it's clear. But it's not. So if you get a team that's got a great defense, you know, that's a clear advantage to a team making the playoffs. You could have an okay offense and a great defense and make the playoffs. So, you know, I'm not happy about the system, but hopefully, you know, we did well enough, you know, a 12.5 average for 4 games, and, you know, hopefully that's good enough to get us in the playoffs. Today was a good game. I mean, Angels fought for every yard. They gave it all they got. I mean, they were a really tough opponent. I wish them best of luck in the playoffs. I mean, it was tough against them. Our offense struggled at times, our defense as well. I'm just glad my team won the game and we only allowed a touchdown. Best of luck to the Angels. They have a great organization, great coach. It was a great turnout with the fans. I mean, fans got loud. Our fans, Angels fans. The stadium was great as well. Officials did their job. It was a perfect day for me. Jestem dumny dzisiaj z naszej gry. Nasz defense zrobił naprawdę bardzo dobrą robotę. Zatrzymaliśmy wiele biegów, wiele podań. Złapaliśmy kilka interception. Organizacja była naprawdę świetna. Czasami się czuło, jakby to był Super Bowl. Widzowie, powtórki na telebimach. Naprawdę świetna impreza.
Te następne mecze mamy w Poznaniu, przeszliśmy do playoffów. Będziemy grali najpewniej z Panthersami, Panthers Wrocław. Myślę, że możemy powalczyć o miejsca finałowe. Na pewno będziemy ćwiczyć i starać się wypaść jak najlepiej. Każdemu serdecznie chciałbym polecić ten sport. Naprawdę łączy ludzi, uczy grać drużynowo, spaja ludzi. Tak jakby są te wszystkie emocje. Mam swoich wszystkich braci tutaj na boisku. Polecam.